zobaczymy.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Bardzo kochani, wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam. To pierwsza msza święta jeszcze w takich warunkach polowych, którym błogosławi ksiądz arcybiskup. I cieszę się, że możemy stanąć w tej nowej świątyni, jeszcze niedokończonej, jeszcze sporo pracy, i modlić się za tych, którzy tutaj z boku spoczywają i oczekują na zmartwychwstanie. Oczekują tego dnia, kiedy trąby anielskie obwieszczą zmartwychwstanie ciał i sąd ostateczny. Jestem ogromnie wdzięczny wam, że przyszliście do tejże świątyni, by oddać cześć Bogu Najwyższemu i wypraszać miłosierdzie Boże dla wszystkich, których Bóg odwołał z tej ziemi. Nie tylko dla tych, którzy tutaj spoczywają, ale także dla tych, których mogiły są rozsiane po całym świecie i dla tych, których imiona mamy zapisane w swoich sercach i za nimi bardzo tęsknimy, bardzo ich nam tutaj brakuje na tej ziemi. Nie są już dla nas oparciem nasi dziadkowie i babcie, nieraz nasi rodzice, nieraz nasi krewni, przyjaciele, dobrzy sąsiedzi, a może nawet dzieci. Obejmijmy ich miłosierdziem Bożym przez naszą modlitwę. W sposób szczególniejszy tę najświętszą ofiarę składamy w następujących intencjach. Za wszystkich zmarłych, spoczywających na tym cmentarzu i zmarłych z naszych rodzin. Za wszystkich, których chcemy polecić dzisiaj miłosierdziu Bożemu. Ksiądz dyrektor za świętej pamięci Katarzynę Maciejewską. Ksiądz Janusz za świętej pamięci Roberta, Halinę, Wiesława, Martę, Sylwestra, Rajman oraz Stefana, Władysławem, Kazimierza i Mieczysława Stefanowskich. Ja zaś za zmarłych Zbigniewa, drugą rocznicę śmierci, Zygmunta, zmarłych z rodziny Więcic. Tych zmarłych i wszystkich innych polecamy Bożemu miłosierdziu. Ksiądz arcybiskup błogosławi tej naszej modlitwie, a ja poprosiłem, aby ktoś z kurii odprawił mszę świętą. Ksiądz dyrektor kurii jest najlepszym tutaj kandydatem, dlatego poprosiłem księdza dyrektora, aby on przewodniczył tej pierwszej historycznej mszy świętej w tym nowo budującym się kościele. Bardzo proszę księdza dyrektora o złożenie tej przenajświętszej ofiary. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy mogli być wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów nas teraz źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Księdze, proszę, wysłuchajmy czytań z Pisma Świętego. Informuję, że msza święta jest transmitowana. Jak ktoś tam w domu został, chce się włączyć w modlitwę, dajcie tam SMS-em znać. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Ich głosem i głosem donośnym tak wołają. Zbawienie w Bogu naszym, zasiadającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czterech istot żyjących i na oblicza swe padli przed tronem. I pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość i dziękczynienie, i cześć i moc, i potęgę Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opukali swe szaty, i w krwi baranka je wybili. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Przejdźmy bardzo proszę, siostry i bracia. Z wielką miłością i serdecznością jeszcze raz pozdrawiam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niezwykłą siłę przyciągania mają w tym dniu dzisiejszym cmentarze, rozsiane po całej ziemi. Stają się one jakimś przedziwnym magnesem, który skupia żyjących i zmarłych. Przyprowadziły nas również dzisiaj na ten nasz mierzyński cmentarz. Więzy krwi, przyjaźni, miłości z tymi, którzy od nas odeszli, którzy wyprzedzili nas, jak to mówimy, do wiecznej ojczyzny i śpią snem wieczystym spokoju na tym mierzyńskim naszym cmentarzu. I nie tylko na cmentarzu tutaj. Nasze myśli idą także w dniu dzisiejszym i przekraczają te cmentarne mury i ogrodzenia i przenoszą się
na dalekie przestrzenie pól bitewnych, zroszonych krwią naszych przodków. Biegną także do miejsc straszliwych kaźni, Oświęcimia, Majdanka, Katynia, Buchenwaldu i wielu, wielu innych miejsc. Wspomnieniem i pamięcią obejmujemy także mogiły anonimowe, przy których dzisiaj nikt nie klęczy. A dlaczego? Bo właśnie nawet miłość matczyna i ojcowska, siostrzana i braterska nie może ich odnaleźć. Zwykle nie ma na nich znaku krzyża Chrystusowego, a modlitwę za nich szepczą strumyki i bezczelestnie spadające jesienne na nich liście drzew. One to śpiewają im pieśń zmarłym i zamiast ich najbliższych matki, ojca, brata, siostry, syna czy córki, one wyśpiewują pieśń żałobną. Nie może nas, kochani, tutaj dzisiaj nie być. Dlatego jesteśmy, aby w tej przedziwnej, żałobnej scenerii, tam na cmentarzu, gdy staniemy, pomyśleć o tych, którzy od nas odeszli. Ale to nie jest jedyny powód, który nas tutaj sprowadza. Przyprowadzają nas tutaj dzisiaj bardzo ważne pytania, które człowiekowi rozsądnemu, a więc również i nam, nie dają spokoju, nie dają spokojnie zasnąć. Pytania te domagają się odpowiedzi. Oto one. Czy grób jest kresem naszego życia? Jaki jest sens ludzkiego przemijania? Jaki jest sens mojego przemijania? Jaki jest sens życia i śmierci? Czy ci wszyscy, którzy chcieliby umierać i tak jak chcą zafundować takie umieranie, tym, którzy są pod sercami Matek, chcieliby w takich cierpieniach odchodzić z tego świata? Czy oni mają rację? Czy liczy się tylko tu i teraz? W naszych czasach, kochani, te pytania, które przed chwilą tutaj wymieniliśmy, są wciąż aktualne, choć bardzo niewygodne. I niestety na te pytania bezbożni nie dadzą odpowiedzi. Co więcej, w ogóle się nimi nie interesują. Dla nich wszystkich świętych to zapalony tylko znicz i ewentualny kwiat położony na grobie. 1 listopada, uroczystość wszystkich świętych. Dla sprzedawców jest to okresowy biznes. Dla policji kolejne akcje znicz. Dla wielu zwyczajny, długi weekend. Nieco spokojniejsza muzyka się sączy z rozmaitych odbiorników i kilka słów mówiących o przemijaniu recytowanych przez robiących poważne miny telewizyjnych prezenterów i redaktorów. Dzień zadumy i refleksji. Dzień trudnych pytań i nieuzyskanych nigdy na nie odpowiedzi. Czy jest nam ten dzień jeszcze potrzebny? Czy nie powinien czasami odejść wraz z minionym wiekiem lub zmienić się w narzucany naszej kulturze coraz większą siłą i przerażającym swymi pogańskimi korzeniami amerykański Halloween? Najpiękniejsze kazania mówią dzisiaj cmentarze. Grobowce wyciągając spod ziemi tych wszystkich, którzy tam spoczywają i wiercą uparcie kamienne sentencje. Dziś ja jako ksiądz niewiele mam do powiedzenia. To jest uroczystość, w której dzieją się rzeczy niemożliwe, niewiarygodne, a przynajmniej zdające się przeczyć zdrowemu rozsądkowi. Ufność i wiara, która przyprowadziła nas do tej nowo budowanej świątyni, mówi nam, że zmarli, których groby nawiedzimy, wyjdą z nich, gdy nastąpi koniec świata. Tak powiedział ten, który przeszedł przez śmierć i wrota. Ten, któremu ufamy, ten, któremu wierzymy. Wiara zapewnia nas, że zmarli zmartwychwstaną, aby otrzymać mieszkanie w domu Ojca Niebieskiego. To oni, nasi zmarli, przypominają dzisiaj szczególnie nam prawdę o ciała zmartwychwstania. To jest właśnie ich słowo pociechy. Wielkiej pociechy, które kierują do nas. Nasi zmarli zapewniają nas dzisiaj
że ciemność grobu nie jest wieczna, że z niej wyjdziemy. Ich słowo pociechy rodzi w naszych sercach nadzieję, że się kiedyś spotkamy z nimi w domu Ojca. Dzisiaj jeszcze na cmentarnych ścieżkach, ale kiedyś w domu Ojca. Chrystus także nas o tym przekonuje, mówiąc: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Drogie siostry, drodzy bracia, jest jeszcze jedna kwestia, którą chcą nam przekazać nasi zmarli. Jest nią słowo prośby. Wstrząsające jest zdanie Pana Jezusa z przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Pamiętamy tę przypowieść. Jest przerażająca. Znamy ten opis przekazany nam przez Jezusa Chrystusa. Umarł bogacz i biedak. Umarł bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza, tego biedaka. Łazarza na łonie Abrahama i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Zwróćmy uwagę na te słowa. Strasznie cierpię. Jak widać, po śmierci i winę okupuje się cierpieniem. Każdy cierpienie musi spłacić dług zaciągnięty wobec Bożej sprawiedliwości. A cierpiącemu należy pomóc. Właśnie na tę pomoc czekają nasi zmarli dzisiaj i zawsze. W dniu dzisiejszym dochodzi jednak to głośniejsze wołanie do nas, ta ich prośba: pomóż mi i skróć moje męki czyśćcowe. Mamy więc o naszych zmarłych pamiętać i spieszyć im z pomocą. Droga siostro, drogi bracie, staniesz dzisiaj nad grobem ojca, mamy, żony, przyjaciela, swojego dziecka, krewnego, znajomego, zapalisz znicze. Pomyśl, jesteś pewny, że ich dusze cieszą się już oglądaniem Boga? Popatrzysz na grób i może myślisz, że zmarły ma już za sobą to, te wszystkie niepokoje ziemskiego życia, że już nie cierpi. A czy jesteś pewny, że rzeczywiście nie cierpi tam wieczności? Że jego udziałem jest już Boży pokój? A może naszych bliskich zmarłych bardzo męczy tęsknota za Bogiem? Bo dla cierpiących w czystu nie ma światła i pokoju. Święta Monika przed śmiercią prosiła swoich synów, m.in. świętego Augustyna. Powiedziała: gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie o mnie przy ołtarzu. Obyśmy usłyszeli dzisiaj tę prośbę naszych zmarłych: pamiętaj i pomóż. Drogie siostry i drodzy bracia, w naszej pamięci mamy już przekazane nam dzisiaj przez naszych zmarłych trzy słowa. Słowo upomnienia, pociechy i prośby. Pomyślmy teraz, jakie dla nich my niesiemy słowa. Co im dzisiaj chcemy przekazać? W naszej odpowiedzi pierwszym słowem niech będzie słowo miłości. To miłość przyprowadza nas dzisiaj, tutaj i każe nam stać w ten jesienny dzień nad ich grobami. To miłość każe nam zapalić znicze i położyć kwiaty. To nasza miłość dzisiaj tutaj płacze i ociera z oczu łzy. I wyrazem tej miłości są modlitwy, których dzisiaj jest tak wiele. Bez przerwy wznoszą się dzisiaj ku niebu błagania do Boga, aby raczył dać zmarłym wieczny odpoczynek i światłość wiekuistą oraz modlitwy do Matki Bożej, aby zmarłym, kochanym naszym, okazała ona owoc żywota swojego Jezusa. Jest dzisiaj tutaj wiele osób wśród nas, które z miłości podają zmarłym na ochłodę już nie krople wody, o którą prosił ewangeliczny bogacz, ale krew Jezusową w Komunii Świętej i we Mszy Świętej. Drogie siostry i bracia, na jakie jeszcze nasze słowo czekają dzisiaj zmarli? Tym drugim słowem jest słowo pamięci.
ale nie tej pamięci, która pojawia się tylko raz w roku, w dzień zaduszny. Chodzi o prawdziwą pamięć, która trwa stale, bezustannie. A tymczasem zauważcie, że na naszych szarfach pogrzebowych bardzo często można przeczytać napis „Ostatnie pożegnanie”. I niestety czasami tak jest. Są tacy, którzy w dniu pogrzebu rzucą na trumnę grudkę ziemi, oddadzą ostatnią posługę, a potem wracają do domów i zapominają. Z przykrością można powiedzieć, że ta posługa w czasie pogrzebu jest rzeczywiście często naprawdę ostatnią. Pewnie dzisiaj modlimy się za zmarłych, a proszę mi powiedzieć, jak jest w ciągu roku, całego roku? Dopóki krewni i znajomi żyli, przecież chętnie składaliśmy im życzenia, wręczaliśmy im prezenty z okazji imienin, urodzin, różnych rocznic, na przykład ślubu. A czy po ich odejściu z ziemi nadal składamy im życzenia w formie modlitwy i prezenty w postaci Komunii Świętej oraz odprawianych za ich duszę mszy świętej? Czy rzeczywiście pamiętamy o ich imieninach, urodzinach, rocznicach odejścia? A może są i tacy wśród nas, którzy nawet nie pamiętają daty ich śmierci, śmierci swoich najbliższych? I jeszcze na jedno warto zwrócić, kochani, uwagę, używając tego słowa pamięć. Otóż pamięć o zmarłych powinna się przejawiać w uszanowaniu, w przechowywaniu i rozwijaniu ich dobrej spuścizny rodzinnej i narodowej. Słowem pamięci dla zmarłych jest kontynuowanie dobrych tradycji rodzinnych, które oni nam przekazali, nasi ojcowie, nasze mamy, nasi dziadkowie i nasze babcie. I przekazywanie tychże tradycji swoim dzieciom. Trwała pamięć o zmarłych w rodzinie kontynuowana jest wtedy, kiedy rodzice uczą dziecko przy każdym pacierzu wspomnieć o duszach dziadków, krewnych, dobrodziejów, przyjaciół, znajomych. Drogie siostry, drodzy bracia, czy chcemy, aby o nas pamiętano po śmierci? Czy, siostry i bracia, wolimy, aby razem z ciałem pochowanym kiedyś w ziemi pochowano także pamięć o naszym życiu? Chyba nie. Sami więc pamiętajmy o zmarłych i uczmy tego młodych. Drogie siostry i drodzy bracia, za chwilę udamy się na cmentarz, by modlić się uroczyście niż zwykle za zmarłych. Proszę, dbajcie o to miejsce, o te groby, bo jest to cząstka mierzyńskiej ziemi, wyjątkowa, gdzie nie wypada ani palić papierosów, ani organizowania spotkań towarzyskich, ani tym bardziej nie wolno profanować i ograbiać grobów, skwiatów czy zniczy. Dbajmy o to, bo przecież prędzej czy później tutaj spoczniemy, kołysani snem nieczystym. Dzisiaj jednak jeszcze, jak Bóg pozwoli, wrócimy z cmentarza do swoich domów, tak jak już wiele razy wracaliśmy. Przyjdzie jednak dzień, kiedy nie będzie już stąd powrotnej drogi. Trzeba będzie opuścić swój dom i tutaj czekać na zmartwychwstanie ciała. Dlatego cmentarz powinien być nam bardzo bliski. A do wielu rozmów, które prowadzimy z ludźmi, trzeba także dołączyć rozmowę z tymi, którzy od nas odeszli. Starajmy się zawsze pamiętać o nich i wyrażać to troską o ich groby, modlitwą serdeczną o ich szczęście wiekuiste, ofiarą mszy świętej, komunią świętą i wszystkimi miłosiernymi uczynkami wobec ciała i duszy, byśmy mogli kiedyś z nimi uczestniczyć w chwale zbawionych w niebie. Amen. Powstańmy proszę, złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga.
naszego Ojca przez Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata w Duchu Świętym, nieśmy nasze wspólne prośby. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Za wstawiennictwem wszystkich świętych módlmy się za Kościół Święty, papieża Franciszka, emerytowanego biskupa Rzymu Benedykta XVI, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby idąc za przykładem świętych, prowadzili wszystkich wiernych Bożymi drogami. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Za szczególnym stawiennictwem wszystkich świętych, których wydała polska ziemia, módlmy się za nasz kraj, byśmy zawsze byli wierni Chrystusowi i Ewangelii. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Za wstawiennictwem wszystkich świętych módlmy się za naszą parafię, aby okryta płaszczem opieki Matki Bożej Bolesnej cieszyła się pomyślnością i wszelkimi łaskami. Małżonka Twoja jak płodny szczep winny w zaciszu Twojego domu. Synowie Twoi jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Za wstawiennictwem wszystkich świętych módlmy się za nasze rodziny, aby napełnione światłem i darami Ducha Świętego pełne były dobroci, miłości, pokoju i wzajemnego szacunku na wzór świętej rodziny. Ożyją Twoi umarli, obudzą się i krzykną z radości. Za wstawiennictwem wszystkich świętych módlmy się za wszystkich zmarłych Kościoła, zmarłych z naszej parafii, a także zmarłych z naszych rodzin, aby jak najszybciej cieszyli się przygotowanym miejscem w niebie. Jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Za wstawiennictwem wszystkich świętych módlmy się za nas samych, zebranych wokół ołtarza, abyśmy idąc za przykładem Jezusa i świętych, sami dążyli do świętości. Wszechmogący Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, które przed Tobą składamy, także te, które w sercach nosimy, i przyjdź z pomocą w naszych potrzebach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich świętych. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu okazujesz nam wzór postępowania. Przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o Robercie, Halinie, Wiesławie, Marcie, Sylwestrze, Rajman, Stefanie, Władysławie, Kazimierzu, Mieczysławie Stefanowskich, Katarzynie Maciejewskiej, Zbigniewie, Zygmuncie, zmarłych z rodziny Wieńczyc, wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu w Mierzynie. Za zmarłych z naszych rodzin, których polecamy Bożemu miłosierdziu, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Naszego poprzedniego daj nam dzisiaj
objaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Czekajcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta będzie udzielana tutaj w stopniu ołtarza, w środku Kościoła, na końcu Kościoła, także proszę się nie przemieszczać za bardzo.
że pozdrowiona, kosty ożywa. Bóstwo ukrywa, witaj Jezu, Synu Maryi. Świętej kosty i witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy.
oducz tę eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie, przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, proszę usiąść. Kochani, pierwsza historyczna msza święta w nowobudowanym kościele. Tyle czasami mówimy o nim, przypominamy, że robimy. Teraz widzicie efekty tej naszej pracy. To jest tylko dzięki Bogu i naszej ofiarności. Pod spodem jest kaplica, tak do tej dilatacji. Kaplica tak mniej więcej do prawie połowy kościoła, na 500 ludzi. Tam będzie kaplica również przedpogrzebowa. Tam będą toalety, zakrystia. Tu będą dwie zakrystie, już są robione, może do pasterki i się zdąży zrobić. Czekamy na resztę oszklenia. Tak jak zapewniono nas, że do końca listopada wszystkie już elementy będą. To są specjalnie zamawiane w fabryce te elementy. Jak sami widzicie, tutaj przeszklenie tego krzyża u góry to ponad 30 ton samego szkła hartowanego w rozmaity sposób, żeby nic się nie stało. Tak samo jest tutaj drzwi awaryjne, pełno tych drzwi, 10 w sumie. Tam będą drzwi otwierane automatycznie. Jest jeszcze pracy, ale już jest masa zrobiona. Dziękuję Wam za to. Dziękuję, że wspomagacie i modlitwą, i ofiarnością. Zostawimy taki ślad, żeby później następne pokolenia tutaj się modliły, tutaj prosiły Boga, tutaj się stawiały przed oblicze Pana Boga. Kościół będzie pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes, tam będzie też woda z Lourdes przywożona, będzie do sanktuarium na całą diecezję. Ale sami widzicie, że już piękne pierwsze będą trzy stopnie takie do 1/3 zrobione. Na razie to jest tylko część prezbiterium. Ministranci będą mieć tam zakrystię, księża będą mieć tutaj zakrystię z tej strony. Wszystko będzie i światło wody, i będą ekrany, które będą komunikowały się i z kaplicą podziemną. W każdym bądź razie idziemy do przodu. Jak będzie przeszklone wszystko, będzie staw surowy zamknięty. Pod koniec listopada, początek grudnia mamy nagrzewnicę, nagrzejemy, postawimy choinki, zrobimy ze dwie pasterki tutaj, dwie w tamtym kościele, jak Pan Bóg pozwoli. To wszystko trzeba mówić, jak nasz kochany święty Jan Paweł II, jak pytano go, czy przyjedzie, jak Bóg pozwoli. Jak Bóg pozwoli, to będziemy dumni z tego dzieła. Bardzo dziękuję, bo trzeba było Kościół przygotować do tejże liturgii. Panu Pawłowi Kuszelewiczowi, firmie Dorobót, jego pracownikom, panu Adrianowi Jaroszek, kierownikowi budowy, panu Leszkowi Drankowskiemu i firmie Lebo, która wstawia właśnie te elementy przeszkleń i rzeczywiście bardzo się angażują. Bardzo Wam dziękuję panu Wiesławowi Olik i jego synom, rycerzom Kolumba z Pawłem Kuśmierczukiem na czele, ze wszystkimi Wam. Bardzo Wam, kochani, dziękuję, bo dzięki Waszemu zaangażowaniu mogła ta liturgia rzeczywiście po raz pierwszy być tutaj przeprowadzona. Bardzo dziękuję Piotrowi i pani Ani Otorowskim. Przygotowali ołtarz, tutaj kwiaty i wszystko. Dziękuję Wam za tę troskę. Niech Bóg Wam wynagrodzi. Młodzieży, lektorom i ceremoniarzom, to oni tutaj przecież byli, też przygotowywali, też pomagali jak tylko mogą. Dzisiaj stali przy ołtarzu. Bardzo Wam dziękuję. Całej służby ołtarza. Bardzo dziękuję panu Ryszardowi Galan, panu Marianowi Kozak, naszym panom, którzy pomagają jako kościelni tutaj. Dziękuję Wam, kochani. Dziękuję chórowi, pani Izie, za upiększenie tejże liturgii. Nie chcę nikogo pominąć. Przede wszystkim Wam, kochani, dziękuję za Waszą obecność i za Waszą hojność, za Wasze oddanie, za Wasze modlitwy, za Waszą serdeczność. I sami widzimy, że trochę za mały ten Kościół, jak przyjdą ludzie. Także może jeszcze ścianę jakąś wywalimy i większym zabrać z jego serca. Teraz udamy się za chwilę na cmentarz. Będziemy się modlić przy drogach. Zaraz będzie formułowana przez ministrantów, ceremoniarzy procesja. Najpierw krzyż, ministranci, kapłani i my, kochani, pójdziemy na cmentarz, aby się tam modlić. Nie chcę nikogo pominąć, jeśli kogoś pominąłem, przepraszam. Wszystkim dziękuję. Tu są już elementy do ogrzewania podłogowego. Z boku stoją, są pompy ciepła. Wszystko to będziemy robić w kaplicy, żeby kaplicę jak najszybciej tam oddać. I później tutaj będziemy czynić. Czyli opowiadajcie o tej budowie, że naprawdę jest niezwykła. O niej pisano w
pismach takich specjalistycznych, budowlanych, architektonicznych pisano już na całym świecie, że niezwykła architektura tego kościoła, czyli nie stodoła z krzyżem, tylko porządny kościół na miarę przyszłych pokoleń. I nie zamieniam tego na meczet, bo akurat jest krzyż. Nie da rady jak to włożyć. Postawmy, bardzo proszę, przyjmiemy Boże błogosławieństwo i idziemy w procesji ze śpiewem. Jeszcze będzie śpiewać. Jeszcze poczekamy. I przyjmiemy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękuję za transmisję. Inni mogli się włączyć, mogli dziękuję za wszystkie transmisje. Zapłać. Za chwilę udamy się w procesji na cmentarz, gdzie ze czcią złożyliśmy ciała naszych najbliższych, by oczekiwały dnia zmartwychwstania. Chcemy jednak wspomnieć najpierw tych, którzy w ostatnim roku od nas odeszli ze znakiem naszej wiary.